Poziom techniczny i technologiczny ciepłowni, wysokie inwestycje, działania ekologiczne i prorozwojowe, ale także wysoki stopień pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych miały znaczenie dla twórców rankingu najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Nie bez znaczenia były także działania na rzecz lokalnej społeczności i dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ocena wystawiona suwalskiemu przedsiębiorstwu energetyki cieplnej była bardzo wysoka. Suwalska spółka nie tylko pojawiła się na liście 10 najlepszych firm ciepłowniczych w kraju, ale zajęła bardzo wysokie piąte miejsce. Równorzędnie na tej samej pozycji w ogólnopolskim rankingu Gazety Prawnej znalazła się Enea Ciepło Białystok i przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Zgniezna. Gratulujemy pracownikom suwalskiej spółki sukcesu.